jeżeli mamy dziecko, które często zapada na infekcje, jakby w kontakcie z innymi dziećmi, często się przecież mówi, że moje dziecko poszło do przedszkola, no to przecież teraz musi swoje odchorować. To jest bzdura, to nie jest prawda. Jeżeli nasze dziecko często zapada na infekcje, powinnyśmy zastanowić się nad tym, czy nie włączyć mu prawidłowego, odpowiednio dobranego probiotyku, z tego względu, że u dzieci ten układ immunologiczny kształtuje się, modeluje się naprawdę do 16 roku życia. Więc często po prostu jakby różnice mogą być, jakby ten układ immunologiczny po prostu dojrzewa i my możemy mu w tym pomóc, przygotowując, dobierając odpowiednie probiotyki, które będą po prostu stymulowały rozwój układu immunologicznego. Także jeżeli dziecko zbyt często właśnie choruje w przedszkolu, to jak najbardziej trzeba się zastanowić przede wszystkim nad analizą tak zwanego, nazywa się to bilans immunozapalny, gdzie analizujemy, co się w tym układzie immunologicznym, w układzie odpornościowym u dziecka dzieje, ale tak samo sprawdzamy, jak rozwija się śluzówka jelitowa i czy nie ma właśnie stanu zapalnego, czyli znów oznaczamy białka kałowe. Dodatkowo też u dzieci warto, jeżeli dziecko też chętnie sięga po słodycze, oczywiście to znów może być związane z kubkami, z dużą ilością kubków smakowych i kochaniem tego słodkiego smaku, natomiast no niestety współcześnie w związku z tym, że w wielu produktach żywnościowych mamy cukry jednak ukryte, no to też tutaj u dzieci może się bardzo łatwo rozwijać kandydoza. Także też należy rozważyć, która oczywiście absolutnie jak najbardziej może wpływać na odporność organizmu dziecka.